Rząd zaprzysiężony, prezydent powołał Donalda Tuska na premiera, a także ministrów jego gabinetu. Andrzej Duda pogratulował nowo wybranym determinacji, by wziąć odpowiedzialność za polskie sprawy i zapewnił o współpracy. Wierność konstytucji to będzie nasz znak firmowy, przekonywał nowy szef rządu. O politycznej zmianie warty. Jarosław Kuś. Po 9 latach Donald Tusk ponownie premierem polskiego rządu. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy rząd to premier i 26 ministrów. Na czele 9 resortów stoją kobiety. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Zaprzysiężenie rządu odbyło się 59 dni po wyborach w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym. Donalda Tuska na premiera wskazała sejmowa większość. Wierzę w to głęboko, że państwo, tak jak i ja, będziemy czynili wszystko, żeby to zostało zachowane, żeby Polacy decydowali o swoich sprawach i o sprawach swojej ojczyzny, by Polska trwała w Europie jako państwo suwerenne i niepodległe. Prezydent zapewnił, że jest otwarty na współpracę i że będzie chciał porozmawiać z nowymi ministrami o współpracy. Zapowiedział zwołanie za tydzień Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mogę państwa zapewnić, że tego, co służy dobru obywateli i trwaniu Rzeczypospolitej, z całą pewnością nie będę się sprzeciwiał i nie będę tego blokował. Andrzej Duda i Donald Tusk reprezentują dwa obozy polityczne. Nowy premier wierzy w dobrą współpracę z prezydentem. Chcę, panie prezydencie, powiedzieć, że z niezwykłą radością przyjąłem gotowość do pełnej współpracy ze strony pana prezydenta. Każdy bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami przysięgi, jaką dzisiaj tutaj składaliśmy, będzie naszym sojusznikiem. Do Pałacu Prezydenckiego ministrowie pojechali z Sejmu jednym autokarem. Ruszamy do swoich zadań. Każdy z nas ma określony obszar odpowiedzialności i pełną pokorę do tej funkcji, którą przychodzi nam sprawować. Podobnie po zaprzysiężeniu wszyscy pojechali na pierwsze posiedzenie Rady Ministrów. Jak się pan czuje ponownie w kancelarii premiera? W kancelarii premiera Donalda Tuska powitał odchodzący ze stanowiska Mateusz Morawiecki. Po zaprzysiężeniu, po pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów, zaplanowano posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Donald Tusk wczoraj zapowiedział szybkie i jednoznaczne decyzje. Premier jest władny wnioskować o odwołanie szefów służb i takie decyzje może podejmować lub ich nie podejmować. Po południu Donald Tusk będzie w Brukseli na unijnym szczycie. Jarosław Kuś, Wydarzenia. Nowi ministrowie przejmują resorty. Dla niektórych to powrót do dobrze znanych gabinetów, dla innych zupełnie nowy rozdział. Przed ministerstwami są nasi reporterzy. Przed MSZ-em jest Brian Kasprzyk, przed Ministerstwem Obrony Narodowej Dawid Styś. Na początek Brian, jakie są najważniejsze cele nowego ministra Radosława Sikorskiego, który w rządzie Donalda Tuska szefem dyplomacji już był? Tych zadań, które teraz przed Radosławem Sikorskim jest bardzo wiele, aczkolwiek on od kilku dni mówi już o tym, że będzie miał wiele priorytetów, przynajmniej w tych pierwszych dniach. No i tutaj mowa między innymi o naprawie relacji z Unią Europejską, to po pierwsze. Po drugie również o pracy nad dobrymi relacjami z Ukrainą. No i wreszcie po trzecie to także kwestie sojuszu bardzo ważnego ze Stanami Zjednoczonymi. To te trzy filary, aczkolwiek zadań będzie znacznie, znacznie więcej. Nowy, stary minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski pojawił się tutaj w resorcie dziś około godziny 11:30. Wtedy też miało miejsce to oficjalne powitanie, choć muszę podkreślić, że nie było tutaj poprzednika Radosława Sikorskiego. Minister Szynkowski nie przywitał go osobiście. Zrobił to między innymi dyrektor generalny MSZ, a także jeden z wiceministrów. Potem odbył się krótki briefing prasowy, podczas którego nowy minister mówił o tym, jakie będą jego pierwsze decyzje. Powołanie nowych wiceministrów, nowego dyrektora generalnego, za chwilę Kolegium Służb Specjalnych, trudne decyzje budżetowe, wspieranie prezesa Rady Ministrów w jego podróży do Brukseli, gdzie udaje się razem z ministrem spraw europejskich, tam sprawy i Ukrainy, i Krajowego Planu Odbudowy, planowanie kolejnych wizyt i też pierwsze rozmowy z partnerami zagranicznymi.
Na koniec dodam, że dla Radosława Sikorskiego stanowisko szefa polskiej dyplomacji to nic nowego. Był już szefem MSZ w latach 2007-2014. Z MSZ-u przenosimy się do MON-u. Nowym ministrem obrony narodowej jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który do tej pory z armią nie miał zbyt wiele wspólnego. Tu przekazania obowiązków jeszcze nie było. Na kiedy jest planowane? Godzina 13.30 to moment, w którym nowy minister obrony narodowej zjawi się tutaj przed gmachem budynku swojego resortu i nastąpi to oficjalne przekazanie gabinetu. Wszystko wskazuje na to, że przekazanie w asyście i w towarzystwie przedstawicieli służb mundurowych. To nie tylko minister obrony narodowej, ale co wielokrotnie podkreślał Donald Tusk, również pierwszy wicepremier. A te zadania, o których słyszymy, no cóż, przede wszystkim zmiany kadrowe, inwestycje w wojsko, inwestycje w działania zbrojne, no i te nowe sprzęty, które są zresztą zapowiadane, co bardzo ważne i co też było podkreślane, przejrzenie inwestycji i tych decyzji, które podjęte były przez poprzednika. W związku z tym wszystko przed nami, no i wiele wskazuje na to, że już pierwsze zadania w tym momencie przekazania gabinetu będą już za nowym ministrem, czyli ten spotkanie między innymi w obecności osób odpowiedzialnych za, no właśnie, służby specjalne. To tam miały i mają zapadać natychmiastowe decyzje, niezwłoczne. Prawdopodobnie część z nich będzie tajnych. Nie wiemy, ile słów o tym będzie mógł powiedzieć Władysław Kosiniak-Kamysz, ale wiemy, że dla niego to jest nowość. Nie miał więcej i za wiele wspólnego wcześniej z Wojskiem Polskim, w ogóle z obronnością. W związku z tym jest traktowany jako tak zwana czysta karta, która może dobrze wypaść, jeżeli chodzi o te pierwsze zmiany. Na to wszystko czekamy. Przygotowania tutaj trwają już od samego rana. Wspomniałem o tym, że będą przedstawiciele służb mundurowych. Będą też ci, którzy związani są bezpośrednio z resortem i z zarządzaniem tego resortu. Nie widać tutaj poprzednika Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie wiadomo, czy zostanie powitany przez Mariusza Błaszczaka, ale są tutaj, no, między innymi dyrektorzy resortu, tacy odpowiedzialni za sprawy organizacyjne. Wszystko to przed nami już za nieco ponad pół godziny. To wszystko tutaj przed budynkiem resortu obrony się rozpocznie. Dawid Tyś i Brian Kasprzyk, bardzo dziękuję. Dzień dobry. Tak, nowo zaprzysiężony minister sprawiedliwości Adam Bodnar podczas spotkania ze swoim poprzednikiem Marcinem Warchołem właśnie tutaj, tuż za mną w resorcie sprawiedliwości, podkreślał, że podejmując każdą decyzję będzie kierował się przede wszystkim pomyślnością Polek i Polaków. Podkreślał także, że misją, która jest dla niego bardzo ważna na początku, jest to, aby naprawić to, co, jak twierdzi, w polskiej praworządności zostało zepsute. To, co będzie głównym przesłaniem i zadaniem tego rządu, to doprowadzenie do tego, aby w Polsce w pełni była przestrzegana konstytucja. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby doprowadzić do tego, aby naprawić to, co zostało popsute, jeżeli chodzi o kwestie związane z praworządnością, żeby Polska była lojalnym państwem członkowskim Unii Europejskiej, żeby Polska wypełniała zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych. Później, po wystąpieniu, już w trakcie rozmowy z poprzednikiem, nowy minister podkreślił także to, że bardzo ważne dla niego jest to, aby ograniczyć w Polsce areszt tymczasowy. Teraz Ministerstwo Edukacji Weronika Korol, nowa szefowa resortu Barbara Nowacka już zapowiedziała wymianę kuratorów oświaty, ale to nie koniec. Co jeszcze chce zmienić w szkołach? Przede wszystkim na swoim spotkaniu zaraz po przekroczeniu progu ministerstwa mówiła o dialogu. O dialogu, który ma wrócić nie tylko do polskiej szkoły, ale również do dialogu, który ma wrócić tutaj w resorcie. Dialogu między środowiskami edukacyjnymi, dialogu między rodzicami i odpowiadaniem na potrzeby uczniów. Mówiła także o tym, że czas najwyższy skończyć z przeładowaną podstawą programową, że ta podstawa programowa będzie potrzebowała odchudzenia i że oczywiście te zmiany nie będą drastyczne, nie będą następowały nagle, ponieważ szkoła rządzi się swoim kalendarzem, a przede wszystkim także trzeba przygotować odpowiednie podręczniki po to, aby uczniowie mieli się z czego uczyć. Mówiła także, że już na najbliższą środę umówiona jest ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na pierwsze spotkanie dotyczące między innymi podwyżek 30% dla nauczycieli.
Mam nadzieję, że uda nam się pokazać te rzeczy dla mnie i myślę, że dla osób, które powierzyły mi tę funkcję, w tym Donalda Tuska najważniejsze, że szkoła jest miejscem otwartego dialogu, że szkoła jest miejscem dla każdej i każdego, że nauczyciele traktowani są dobrze i godnie, a uczniowie idą do szkoły z radością. To są oczywiście wielkie wyzwania i jesteśmy na to gotowi. Zaledwie kilka minut po tym, jak tutaj pojawiła się nowa ministra edukacji, już zarządziła spotkanie z pracownikami resortu po to, aby poznać ludzi, którzy tutaj już od dłuższego czasu są. Również zapowiedziała, że będzie ona podejmowała decyzje takie, które będą przede wszystkim dla polskiego szkolnictwa mądre i odpowiedzialne, że czas najwyższy skończyć z chaosem. Ja pytałam ją osobiście, czy w związku z tymi słowami jest gwarantem spokoju dla polskiej szkoły i powiedziała, że oczywiście, że tak. Weronika Korol i Klaudia Aramowicz, bardzo dziękuję. Przed ministrami przejęcie obowiązków, a przed Donaldem Tuskiem pierwsza wizyta zagraniczna po zaprzysiężeniu na szczycie Unii Europejskiej. Nowy premier z pewnością pytanie o skandal w polskim parlamencie z udziałem posła Konfederacji nie uniknie. Nie uniknie też rozmów o pieniądzach, które obiecał przywieźć z Brukseli. Łączymy się z Andrzejem Wyrwińskim. Czy podczas tych spotkań możemy spodziewać się jakichś przełomowych decyzji? Tak, chociaż tak naprawdę te spotkania nie będą dotyczyły polskich pieniędzy, ale może od nich zacznijmy, bo Donald Tusk jasno zadeklarował, że w ciągu kilku dni uda mu się odblokować pieniądze. O jakie pieniądze chodzi? Przede wszystkim chodzi o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Ostatnio Polska dostała zaliczkę, to jeszcze można zapisać na koncie rządu Mateusza Morawieckiego, ale żeby dostać zaliczkę, wystarczyło porządnie wypełnić wnioski. Teraz stawką jest dostęp do ponad 50 miliardów euro, a te od kilku lat są zablokowane. Wszystko oczywiście przez reformy Zbigniewa Ziobry. Według Komisji Europejskiej Polska narusza zasady praworządności. Donald Tusk będzie musiał przekonać teraz właśnie gdzieś na korytarzach w czasie tych spotkań unijnych komisarzy, że te problemy z praworządnością to już przeszłość. Przywiozę z Brukseli te upragnione, te wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, polskie samorządy miliardy euro. I wiecie, co powiem Polkom i Polakom? Że udało się w ciągu pierwszych kilku dni naszych rządów być przyzwoitym i że to się nam wszystkim opłaciło. Pierwsze transze z Krajowego Planu Odbudowy do Polski wpływają. Chciałbym, żeby wpływały kolejne. Chciałbym, żeby ta sprawa nie była już w tej chwili traktowana jako narzędzie polityczne. Zobaczymy, czy Donald Tusk będzie potrafił rzeczywiście w tej sprawie wyjść naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez Komisję Europejską. Dzisiaj Donald Tusk bierze udział w spotkaniu Unia Europejska, kraje Bałkanów Zachodnich, w sumie 6 krajów z tego regionu, licząc z Kosowem, chciałoby dołączyć do Unii Europejskiej. Wiele z nich prowadzi te negocjacje już od wielu lat. W czwartek i w piątek najważniejszy szczyt pewnie od kilku lat. Tutaj w Brukseli unijni przywódcy, liderzy będą rozmawiali o pomocy dla Ukrainy. Chodzi przede wszystkim o pieniądze, o 50 miliardów euro, które Unia Europejska miała przekazać w ciągu najbliższych kilku lat Ukrainie, ale także o uruchomienie rozmów akcesyjnych. Obie te decyzje wymagają jednomyślności i obie blokuje Viktor Orban. Andrzej Wyrwiński, bardzo dziękuję. O zmianie władzy i wyzwaniach przed nową koalicją rządzącą także w gościu Wydarzeń 24 będzie nim dziś profesor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego.